Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dane są wielomiane. W od x równe 2x kwadrat minus 1, p od x równe x do trzeciej plus x i q od x równe 1 minus x razy x plus 1. Stopień wielomianu w od x razy p od x razy q od x jest równy. No to zapiszmy sobie. W od x, czyli 2x kwadrat minus 1 razy p od x, czyli x do trzeciej plus x razy q od x, czyli 1 minus x razy x plus 1. Zobaczymy, co wyjdzie. 2x kwadrat razy x do trzeciej to jest 2x do piątej. Tutaj mamy 2x do piątej. I teraz mamy jeszcze razy minus x, czyli tutaj już będzie minus 2x do szóstej, bo się dodaje jeden wykładnik, bo to jest domyślnie x do pierwszej. I razy jeszcze ten x, zobaczmy, czyli będzie minus 2x do siódmej. Czy jakbyśmy wymnożyli ze sobą ten czynnik, ten czynnik i ten czynnik, bo te czynniki decydują o stopniu wielomianu, bo to są nasze x w najwyższych potęgach w poszczególnych nawiasach, to otrzymamy minus 2x do siódmej, dodać, no i dalej jakieś tam krzaki. Te krzaki nas nie interesują. Interesuje nas to, co jest w x w najwyższej potędze. No i zobaczmy, stopień wielomianu to jest potęga, która stoi przy x w najwyższej potędze, czyli w naszym zadaniu to jest 7, odpowiedź C. Czyli w takich zadaniach musimy sobie powymnażać nasze wielomiany i nawet nie musimy dokładnie mnożyć wielomianu, tylko bierzemy sobie, mnożymy x w najwyższych potęgach, czyli to, to, to i to. I wychodzi nam akurat w tym przypadku minus 2x do potęgi siódmej. No właśnie siódemka jest wtedy stopniem wielomianu.